Cytaty o kobietach. Jednym z wizerunków Boga jest właśnie oblicze kobiety. Paulo Coelho. Niektóre kobiety to pułapki, w które wpadamy i z których już nie chcemy się uwolnić. Erik Emanuel Schmidt, marzycielka z Ostendy. Dlaczego Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a później kobietę? Bo stworzenie doskonałości wymaga surowego szkicu. Jill Shalvis, do szaleństwa. Czyż nie tym właśnie jest kobieta? Magicznym połączeniem różnic. Phyllis Christine Cast, bogini oceanu. Piękna kobieta podoba się oczom. Dobra kobieta sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga skarbem. Napoleon Bonaparte. W naszym świecie byłyście na piedestale. Wszyscy zabiegali o wasze względy. Kochali was, obsypywali was kwiatami. Byłyście natchnieniem poetów, symbolem wyższych idei, piękna. Likwidując męską część świata, zlikwidowałyście połowę siebie. Seksmisja, reżyser Juliusz Machulski. Miejsce kobiety jest w kuchni, gdzie ma siedzieć sobie wygodnie, z nogami w górze, popijać wino i przyglądać się, jak jej mąż gotuje obiad. Elizabeth Gilbert i że cię nie opuszczę, czyli Love Story. Ze wszystkich stworzeń najbardziej jest wytrzymałym człowiek, ale z ludzi najwytrzymalszą jest baba. Maria Rodziewiczówna. Może niektórych kobiet nie da się ujarzmić. Może są stworzone do tego, żeby być wolnymi, dopóki nie znajdą godnego partnera, z którym mogą dalej czuć się wolnymi, ale już we dwoje. Seks w wielkim mieście, twórca Darren Star. Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu. Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w sieci. Prawdziwa kobieta nie jest zła ani dobra. Jest kobietą. To wystarcza. A winni są zawsze tylko i jedynie mężczyźni. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Mogę oficjalnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawiania wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana. Helen Fielding, dziennik Bridget Jones. Wiedzieć wiele o kobietach to nikt nie wie. Ani Freud, ani one same. Ale to jest jak elektryczność. Nie trzeba wiedzieć, jak działa, żeby cię kopnęło. Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru.